Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Znowu po dłuższej przerwie. Ogólnie dzisiaj niedziela. Nie pracuję. Robię sobie małą przerwę. Ale jak tu widzicie, już powoli zaczynam z projektem dokłada. Będę musiał to tutaj wszystko pomieścić gdzieś. Przy tym kładzie pewnie na przód albo na tył. Nie wiem. Ale to też dowiecie się niebawem. Co to będzie? Muszę zakupić giętarkę do rur. Nakupić trochę rur. Po pierwsze, żeby zbudować sobie w przyszłości jakąś ramę. A po drugie, do właśnie tego projektu. Bo nie mam jak wygiąć rury o 90 stopni. No ciężko jest. Ale nie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, że jest głupi pomysł, aby zbudować swój motorek. No. Sprawy się mają tak, iż byłem się dzisiaj z pieskiem przejść na spacer. Pochodziłem po takich różnych starych miejscówkach. No i zrobiło mi się smutno. Przypomniałem się dawne czasy TTR-ki i jeżdżenia po tych wszystkich bezdrożach. No i chętnie chciałbym sobie właśnie pojeździć po takich bezdrożach. A do tego potrzebowałbym jakiegoś fajnego sprzęta. Ogólnie mógłbym pojeździć pitbike'iem, ale no niestety pitbike ma swoje ograniczenia. Mógłbym kupić jakąś crossówę, jakiegoś enduraka, ale znowu koszty utrzymania są ogromne. Chciałbym połączyć takiego pitbike'a z czymś, co mi się naprawdę bardzo podoba i bardzo lubiłem jeździć, mianowicie składem 4x4. Ponieważ, no nie ukrywajmy, no ja nie lubię zapierdzielać, może mi nie znacie, ale ja bardziej preferuję jazdę taką na przyczepności, spokojną. Jak jadę gdzieś, na przykład w jakiś teren, to jadę od punktu A do punktu B, staram się jak najbardziej w linii prostej, przez największe błota, górki, bezdroża. Po prostu nie idę na łatwiznę. I zarazem jak jadę w jakąś miejscówkę, nie jak to przeważnie bywa, że zajeżdżacie i tylko podjazdy. Nie, ja po prostu nie lubię takiego stylu jazdy. Jak jeżdżę z kimś i widzę, że ktoś tak jeździ, to normalnie aż mnie czepie. Ja zawsze się staram obierać na początku jakąś wytyczycę trasę. Od ton do ton mam dojechać. I jak najbardziej prosto. To jest ogólnie mój styl jazdy, możecie obejrzeć moje stare filmiki, jak jeździłem z kimś, ogólnie jak ja prowadziłem. No to zawsze było to tak przemyślane. I teraz, co to będzie za motorek? Jaka będzie specyfikacja? Na pewno się zaskoczycie, a zarazem będziecie zawiedzeni i będziecie pewnie myśleć tak samo, że nie będzie miało to prawa działać, ponieważ silnik, jaki wykorzystam, ogólnie nie potrzebuje dużo mocy. Głównie skupiłbym się na tym, żeby ten silnik mało palił, wąchał paliwo i żeby był jak najbardziej bezawaryjny, jak i cichy. Więc im wyższa pojemność, tym większe zużycie paliwa, im większa pojemność, tym droższe części. No i tak właśnie to jest. I padł wybór na silnik od Loncina 110. Części Multum, dlatego zastosuję właśnie silnik 110. 6 koni mi się wydaje, że w zupełności mi wystarczy. Co do ramy, ramę uspawamy z rurek stalowych lub profili. Już mam tam obgadany projekt mniej więcej, jak to będzie wyglądało, chociaż wymiarowo jeszcze nie wiem, ale postaram się to zrobić jak najmniejsze i jak najlżejsze. Na początku z rurek stalowych, a może w przyszłości jak kupię Tiga wreszcie, to duże już pieniądze by kosztowało, ale ja bym kupił Tiga, no to zrobi się to samo, ale w pełni aluminium, żeby obciąć o połowę wagę. Co do kół, co do opon, zastosuję koła chyba 11, 12 wielkościowo, takie duże koła zastosuję, przód, tył. Jak i będzie to, można tak powiedzieć, na oponach odkłada. Możecie się teraz śmiać, ale kłady mają najlepsze, najlepiej,
najlepsze bieżniki chyba dostępne, najbardziej agresywne bieżniki. Tak można powiedzieć, że można naprawdę super dużo wzorów, super zarąbiście agresywne bieżniki. A motorek ma nie jechać szybko, ponieważ myślę, że w granicach 60-50-60 na godzinę będzie to prędkość maksymalna. Głównie będę się skupiał na moment i żeby jak najwięcej miało to mocy, żeby po prostu na jedynce jedynka była super wolna i żeby wyjeżdżał, żeby po prostu się nie dało tego silnika na jedynce zadławić, oczywiście jak zakopię koła do połowy, ponieważ musicie wziąć też to pod uwagę, że jak się zakopiecie, to są naprawdę duże obciążenia i dlatego chcę, żeby ten motorek nie jechał szybko, ale żeby miał super mocną jedynkę. Jest taki zamysł, żeby zrobić to jak najmniej awaryjne. Po prostu, żeby nie psuło się to, było prawie że bezobsługowe. Jak najmniej obsługowe. Żeby jak pojadę w jakiś teren, po prostu w jakieś bezdroża, wjadę do jakiegoś kanionku, żeby mi się to nie zepsuło. Dlatego tak samo, niestety, ale prawdopodobnie będę całkowicie wywalał zawieszenie z tego. Po prostu nie będzie zawieszenia, a będę jeździł na niskim ciśnieniu, więc amortyzować będą mi opony. Teraz będziecie pewnie skrytykować, że będzie czepać strasznie. No, muszę pójść na kompromis, ponieważ chcę ten motorek zrobić jak najbardziej bezobsługowy, jak najmniej awaryjny. Będzie mniej tych wahaczy, nie wahaczy, nie będę musiał tego ogólnie stosować. Będzie to bardziej prosta konstrukcja i będzie to bardziej wytrzymała konstrukcja, ponieważ będzie mniej miejsc, na których się może łożysko wybić. No, muszę pójść na kompromis. Za to będę jeździł na niższym ciśnieniu, więc opony pochłoną dość sporo. No i ewentualnie siodełko zrobimy jakieś na jakiejś sprężynie albo na czymś, żeby po prostu aż takiego strasznego dyskomfortu nie było. Jak i wiecie, co mówiłem wcześniej, nie planuję tutaj prędkości maksymalnej jakiejś ogromnej. Samo zawieszenie też kosztuje sporo, takie w miarę, nie? Też bierzcie to pod uwagę, abym na przykład budował motorek, to samo zawieszenie swoje kosztuje. Silnik już wiecie jaki, wszystko oczywiście będzie oddychało przez jakiegoś airboxa. Instalacja najprostsza jak się da, po prostu trzy kable na krzyż. Nie będę żadnego tam kombinował, masa pójdzie w ramę i po prostu tak, żeby było kabli jak najmniej. Trzy kable na krzyż i tyle. Ewentualnie instalacja elektryczna, ale tak samo będzie oddzielnie odpięta od instalacji, od zapłonu. Także jak coś się tam zleje, jakieś będzie zwarcie na instalacji od świateł, cały czas silnik będzie pracował. Po prostu, żeby było to jak najmniej awaryjne. I podsumowując na sam koniec, plan jest taki, że ten motorek ma być do jazdy ekstremalnej. Ma być taki pitbike połączony z quadem, na przykład moim Kawasaki. Więc zastosujemy tutaj tak samo napęd na dwa koła. Mi się wydaje, że Wam się to spodoba. Jest to bardzo proste do zrobienia. Ewentualnie zobaczymy jeszcze, będziemy to robić upgrade'y, zobaczymy ile to będzie ważyć. Jak nie będzie ważyć za dużo, mi się wydaje, że chciałbym się zmieścić w granicach 80 kg, 80-100. Coś takiego, chociaż to i tak już spora masa. Ale to wersja stalowa. W przyszłości myślę zrobić wersję aluminiową, jak się nauczę na tym prototypie. Można by było powiedzieć, że to będzie taka wersja motorka jak te amerykańskie, te takie kurde na tych silnikach, jak od jakiejś zagęszczarki albo czegoś. Coś ale typu takiego będzie. Coś takiego chciałbym zbudować. Bardzo prostą konstrukcję. Ramy, po prostu żeby było to jak najprostsze, jak najtańsze, jak najmniej awaryjne, jak najmniej paliło i żeby było, i tak samo żeby było super ciche. To też mi zależy na tym, żeby to tak wygłuszyć, żeby praktycznie silnika nie było słychać, że jak wjadę w jakiś kanionek albo gdzieś do lasu, żebym jeździł tam tak anonimowo. No, mam nadzieję, że się Wam podobało. Więcej się dowiecie niebawem, jak zacznę to budować. Tylko, że muszę ogólnie pierw skombinować tą giętarkę i zrobić mój projekt z tym quadem. No, na biopaliwo, więc tyle. A potem ruszamy ewentualnie z tym motorkiem.
Co do turbo projektu, na razie go wstrzymuję, ponieważ no, na razie go wstrzymuję. I tak nie jeździłbym tym po terenach, a to jest takie bardziej. Turbo projekt to jest taki bardziej taki dla fanów projekt. I tak bym nim nie jeździł po lasach, tak wam szczerze powiem. A chciałbym zbudować coś dla mnie, takiego czołga, żeby po prostu służył mi, po prostu dorobiłbym sobie do tego jakąś przyczepkę albo coś i dowoziłbym sobie, no taki pojazd użytkowy, taki chciałbym, żeby sobie w weekend pojeździć po lasach, a na przykład w tygodniu coś zaciągnąć w pole, przyczepkę jakoś do tego zrobić, takiego czołga po prostu chciałbym zbudować. Mam nadzieję, że się zobaczymy niebawem, mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. Macie jakieś pytania, macie jakieś pomysły, macie jakieś sugestie, piszcie na dole w komentarzu. A ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się to uda. Na razie są plany. Już mam tam mniej więcej rozrysowane, co mi jest potrzebne. Mniej więcej wiem, jak to będzie wyglądać. Teraz tylko potrzeba trochę czasu, trochę chęci i trochę pieniędzy. No i budujemy. Do następnego. Na razie. Trzymajcie się. Hej.